Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy dzień zaczynamy od porządków w nowo nabytej działce, która znajduje się obok średniowiecznego kościoła i jest przyległa do murów miejskich. Zaraz po drugiej stronie tego muru jest nasza działeczka. Tam będziemy się palać latem. Mam nadzieję, że i wyjdziemy z tych chaszczy. Musimy się troszeczkę napracować. Roboty jest łot cholery. Tutaj bliżej Wam pokażę, jak wygląda to miejsce, gdzie jest działka. Jest kościół, jak widzicie, są mury średniowieczne. Tutaj w ogóle w średniowieczu była kiedyś brama tak zwana wodna, bo za mną poniżej jest jezioro. Natomiast ta działka jest usytuowana tutaj. O, już Wam pokażę. Oczywiście trzeba to uporządkować, wszystko powycinać, krzaki. Chłopacy już tam działają z piłami, także pewnie z tydzień czasu nam to zejdzie. Cholery. Ktoś by mógł mi pomóc, a nie się obijać. Ktoś musi też kamerę obsługiwać. Ale jak się weźmiemy, to zrobicie. Wziąłem kamerę, to udaję od razu, że sprząta. Cały czas sprząta. Będziemy mieli szklarnię. Na razie z tej szklarni to jest tylko konstrukcja, bo wszystkie praktycznie szyby do wymiany, ale najważniejsze, że też są drzwi do tej szklarni. Już jest pół sukcesu. A ja się właśnie relaksuję przy piwku. Bardzo dobre. Polecam. No. Zarówka, zarówka. Sycylijska pomarańcza. Bardzo smaczne. Obok szklarni jest taka oto wiata. Też pożal się Boże. Niestety cały dach trzeba będzie wymienić. Ale się zrobi z czasem. Dzisiejszy dzień to nie walka z wykrywaczem, a walka z grabiami, z piłą i z siekierką. Kończymy na dzisiaj wojaże na działce i zmykamy do domku przygotować się na jutrzejsze poszukiwania. Spodziewamy się jutro udanych łowów, także zostańcie z nami. Bądźcie z nami też na poszukiwaniach. Obiecaliśmy, jesteśmy już na poszukiwaniach. Dzisiaj będziemy pędzlować tą starą drogę, która prowadziła do średniowiecznej wsi. Mam nadzieję, że coś ciekawego nam tutaj wyjdzie. Przeszedłem od samochodu około 10 metrów. Miałem kilka sygnałów. Były to zazwyczaj sygnały kapsli aluminiowych i zrywek. A teraz zobaczcie, co znalazłem. Jest i 5 groszy, nasze współczesne obiegowe. Także zaczyna się prawdziwa zabawa. Coś tu ozdobnego. Co myślałaś, że zwykła blaszka? No tak myślałam, że nakrętka od słoika. A pokaż do kamery, co tam jest. Jest jakaś grawerka, ale nie widać co. Przeschnie, może będzie lepiej widać. Coś tam jest. Teraz dokładnie widać, zobaczcie. Duża jakaś pokrywa, nakrętka z wizerunkiem konia. Może kopyta gdzieś zostały. Szukaj, szukaj. Obok tego dekielka z koniem kolejny sygnał Ewelinki. Patrzcie, stary element jakiejś drzwiczki. Mosiąc z metalowym elementem. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Pokaż do kamery naszym widzom. Pięknie, ładnie. A tak z drugiej strony. Dureks, papiery. W lesie taki oto papierek.
Czemu mnie to wcale nie dziwi? Zobaczcie, myślałem, że to obrączka. Tak sobie leżakowała w urobku z ziemi, który przewróciłem łopatą. Pierwsze skojarzenie, że to obrączka. To jest obrączka, ale bardziej podkładka obrączkowata, wykonana ze stali. A moje kolejne znalezisko nie mogę otworzyć. Ciekawa jestem, jakiego jest koloru. Taka szmineczka mała. Chyba to szmineczka, na to mi wygląda. O, jest! A może i coś innego było? Zapalniczka czy coś? Z takim cypkiem. Coś popsułaś? No tak, nie, no odetkałam to. Może i to nie była szminka. Chyba, że koloru rdzawego. Może zapalniczka. Taki bajer. Ewelinka krzyczy, że ma 20 groszy. Takie oto współczesne pomarańczowe 20 groszy. 20 groszy, a ja kolejne 5 groszy. Także sypię monetą. Tylko nie taką, jaką oczekujemy. Pokaż, który masz rok. 91, ja mam 92. Proszę. Do naszego skarbu. Dawaj, 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 dawaj. Zanim podejdziemy do Ewelinki, bo krzyczała, żeby podskoczyć z aparatem, bo chcę pochwalić się swoim znaleziskiem, pokażę wam, co ja znalazłem. W końcu coś starszego. Guzik. Łóżka nie ma. Oberwane. Guzik z jakiegoś płaszcza. Prawdopodobnie XIX wiek. A tu jest Ewelinka i zabieram was, żeby obejrzeć jej znalezisko. Zaskocz nas. A co to jest? Łuska. Łuska? Łuska. Ale jaka wielka. Zobaczcie. Takiej wielkiej to jeszcze nie znalazłam. Na środku drogi. Coś tam jest napisane? Tak. 12 i 909. Dalej nieczytelne. Spora. Ostatnio na poszukiwaniach znalazłam taką mini łuseczkę, a teraz mam taką big łuseczkę. Od czego może być ta łuska? Od broni. No to na pewno. Nie zaskoczyłeś mnie tą odpowiedzią. Ale od jakiej? Takiej pewnie, której jeszcze na oczy nie widziałam. Wszystko przed tobą, może wykopiesz. Może, może. To już druga. Nie słyszałem. W takim nie za dużym dołeczku wyskoczyła mi najpierw jedna łuska, sprawdziłam kolejna i kolejna, trzy łuski z jednego dołka. Aż niewiarygodne. Ale prawdziwe. Naprawdę. Przeszliśmy kawał drogi, ten odcinek, gdzie był las. Na koniec jeszcze znalazłem grosiaka, także nie ma czym się chwalić, ale wejdziemy zaraz jeszcze tutaj do lasu. Zobaczymy, czy coś w lesie uda nam się trafić. Ewelinka już tam działa, ja zaraz do niej dojdę. A to leśne znajdki. A to leśne znajdki. Jakieś aluminium skorodowane monetka i widzę, że blomba. I kawałek łańcuszka. Tak? Szekla? Chyba. Jakaś taka szekla od łańcucha. Takie coś. Zawsze coś. No i mam jeszcze ten. Pełno tych drutów, drucików. No. Kolor będzie kasa. Tak jest. Już pomału zbliża się wieczór, także będziemy się zbierać do domku. Miałem jeszcze dwa sygnały. Pokażę wam, co na koniec udało mi się wytachać z ziemi. Pierwszy sygnał to oto taki dekel. Ciężko mi powiedzieć, od czego to jest. A drugi sygnał to dupka od
Łuskim-Śliwskiej. I tym oto akcentem będziemy pomału kończyć dzisiejsze poszukiwania. Czas szybko leci na poszukiwaniach, nawet się nie obejrzeliśmy, a już, już się ciemno robi, więc zmykamy do domku. Po poszukiwaniach już na miejscu w domku, po kolacji, w telegraficznym skrócie przedstawiliśmy Wam nasze dwudniowe wojaże, akcja działka i akcja poszukiwania. Hania dzisiaj nic nie mówi, bo stwierdziła, że będzie ozdobą, że nie będzie tutaj udzielała się przy kamerze, prawda? Przytakuje tylko głową. Natomiast jeszcze na zakończenie chciałem Was poinformować, że utworzyliśmy specjalną grupę, jeżeli chodzi o zlot, który organizujemy, bardziej wydarzenie na Facebooku. Za chwilę Wam pokażę, w którym miejscu można znaleźć wszelkiego rodzaju informacje. Dla tych, którzy nie oglądali nas w poprzednim odcinku, informujemy, że ostatecznie w dniach 19-21 maj organizujemy zlot dla detektorystów. Jest to rodzinna majówka detektorystów, która odbędzie się w Lidzbargu. Podczas tego zlotu będą poszukiwania dla detektorystów, jak również też trzecie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. No i teraz pokażę Wam, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje i gdzie można też zapisać się na te wydarzenie. Hania się nam tutaj przygląda, co robimy. A wydarzenie, o którym wcześniej wspomniałem, utworzone jest na Facebooku i nosi nazwę Zlot Poszukiwania i Trzecie Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniach Plażowych Lidzbark 2023. Tutaj znajdziecie wszystkie informacje, regulaminy. Dyskusje dopiero się tutaj zaczynają toczyć, bo wydarzenie jest świeżo założone, także zachęcam Was do odwiedzenia i uzyskania wszelkich informacji. A teraz Wam pokażę, gdzie można kupić specjalny bilet. Jest też informacja na tej grupie. Bilety na te wydarzenie, tak to nazwaliśmy, bilet, można kupić w sklepie Odkrywca Historii. Są dwa pakiety do wyboru. Pakiet za 120 zł obejmuje 3-dniowy zlot, dwa posiłki, możliwość uczestniczenia w poszukiwaniach i zawodach. Tutaj też jest konkretna informacja. No i bilet o wartości 90 zł. Bilet ten obejmuje udział tylko w poszukiwaniach w dniu 19 maja, jest to sobota, z wieczorkiem i z grillem, który odbędzie się w miejscu zlotu. Także serdecznie Was zapraszam już dzisiaj. Można się zapisywać. Oczywiście ilość miejsc ograniczona. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka i do zobaczenia w następnym. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.